Z tej strony znowu Mazi. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Need for Speed 2015. Od razu przejdziemy sobie do kolejnego wyścigu. Dla pewności sprawdzę, od kogo to jest wyścig. To jest wyścig od Amy. Oczywiście sprint, a ja mam auto do driftu. No dobra, lecimy z tym koksem. Zobaczymy, jak nam pójdzie ten wyścig. Troszkę podriftujemy też. Co to było? Tego się nie spodziewałem. O kurczę, no to żem stracił pozycję. Widzicie, popełniłem trochę błąd. O, dobra już. No, zdarza się i tak, nie? Tych rzeczy Amy nie dogonia. No może się uda. Strasznie zwolniła. Tak jak mówiłem, jest to auto do driftu i do sprintu, to się kurczę nie nadaje. Niby jest szybkie i w ogóle, ale... O, ciężko nad nim zapanować przy takiej prędkości dużej. Oj, Chrystucha, uspokój się, daj mi przejechać grę. Widzicie, kurde, jak już zakręty są jakieś, to auto, kurde, sunie po tych zakrętach. No i pięknie. O proszę, 7000 do kolekcji. Okej, chwilka, z Chrystuchem się połączę i do Was wracam. Okej. Okej, ludziska, po krótkiej chwili połączenia się z Chrystuchem wracamy. Jak widzicie, mamy teraz ładowanie i zaraz przechodzimy do dalszej rozgrywki. Chrystucha, może ja się pierwsza... no właśnie, Chrystucha, przywitaj się w końcu. Cześć, siemanko, pozdrawiam wszystkich, widzów. Trzeci odcinek jeszcze się nie przywitał. No, na jednym nie wiedziałem, na drugim nie dałeś mi okazji. O, Manu dzwoni znowu. Come over if you can.
Jeszcze sobie przy okazji sprawdzę, czy czegoś tu nie mogę dodać do tego auta. Nie mogę. Co? O, misja Amy, Maddie, spoiler. Nie, to co zauważyłem w ciekawego, jak to Lamborghini kupiłem. No. To nie ma to wcale elementów do tuningu. No chyba, że na przykład później będzie wydech. Albo dyfuzor czy coś takiego. No, no, no. Bo to jest, trzeba odblokować przez misję Amy, albo na przykład tak jak tylny zderzak. Owiewki na tylny zderzak od 32 poziomu. No, jest tam tak, takie. To co ja miałem dostępne, to miałem tylko rejestrację, żeby system audio i ten taki, to wybory było tylko jeszcze ten taki cały główny zestaw. No, z tego co zauważyłem, ten system audio to on w sumie tylko zmienia to, że tak jeździsz autem i muzyczka ci gra, nie? No to wtedy jak założysz ten system audio, to jest mocniejszy bas. Dobra, to... Nie, bo jeszcze nie kupowałem, nie wiem jak. No ja w jednym aucie chyba próbowałem to. Dobra, przenieśmy się do driftu, kolejny drift. Całkiem po lewej stronie mapy, będziesz widział gdzie ja jestem. Teleporta zrobię. Weź se auto do driftu. Zamiast tego Lambo. No i znowu go wywaliło? Nie wierzę w to. Chłopak ma dzisiaj problemy z prądem. Ja miałem problemy z netem, to on ma dzisiaj problemy z prądem. No dobra, to jedziemy sami. Wąskie uliczki, w których kurde ciężko autem się bokiem zmieścić. Ale damy sobie radę na spokojnie. Się liczy opanowanie auta przy małych prędkościach najlepiej. Gdzie jednak czasami mnie wynosi, nie wiem dlaczego mnie wynosi na bok. Robin mi zajechała drogę. No i pojechałem po bandzie, nie? Ale tyle punktów chyba wystarczy. No dobra, przejdźmy sobie od razu do kolejnego, żeby nie tracić czasu. Poprzednie odcinki trochę były takie pogmatwane. No dobra, lecimy z tym teleport i lecimy z tym kurde wszystkim. Bo dużo czasu żeśmy stracili na poprzednich odcinkach w sumie na zabawę z autami i na tą całą, na te całe dojazdy to podobnie Robin. No pewnie się zobaczymy, także jedziemy tutaj.
Zobaczymy, co to jest ciekawego. Zajmij przynajmniej trzecie miejsce. Ale zajeżdżając skór przebieg i drogę, no. Dobra, jedźcie se tam z tyłu. Zaczęło mnie trochę kurzać, kurde, że oni tak blokują. Tam, gdzie ja popełnię błąd, to okej, nie? Ale jak oni cały czas blokują, to jest naprawdę wnerwiające. O, i straciłem tyle punktów. No co za wariaty. Nie wiem, czy dzisiaj to sobie pogramy. No właśnie widzę, że cały czas cię rozłącza. Mówię, wczoraj ja miałem problemy z... No co za debile. Jakby mnie wywaliło, a jakby mnie tak albo przestałbym się odzywać, to znaczy, że wywaliło mi prąd. No spoko. Ale będę się starał ciągle dołączać. Mam nadzieję, że to się ustabilizuje jakoś. Jesteś w trakcie wyścigu? No, teraz ten wyścig robię. To sobie jak skończysz, to abym cię zaprosił. Tylko nie wiem, czy to... Jakbyś ty mnie zaprosił, to wtedy... A nie, to wtedy nie jest to samo. Zastanawiałem, czy jak ty byś mnie zaprosił i ja bym był w twojej ekipie, jakby mnie wywaliło to, że ty byś grał dalej. No tak, znaczy, to... jak ciebie wywala, to ja i tak gram dalej, nie? No, ale chodzi o mi, czy mnie, że tak miejsce dla mnie, o takie coś. Nie, nie, właśnie to jest, tu jest, to jest dziwne, bo... Ty ciebie wyrzuci, ale już dołączyć nie możesz, nie? Trzeba wszystko no od nowa zaczynać. No szybko jakiś gracz dołącza. Bo gdyby nie można było zrobić, że prywatne dla dwóch osób. Czy właśnie, może idzie zrobić. Dobra, w sumie na tym ile wyścigów przyjechałem, nie wiem. To tu zrobię chwilkę przerwy i zaraz do was dołączę. Mam do was z wyścigiem. Nie wiem, co się stało teraz. 15 minut jeszcze chyba dogram i będę musiał się zwijać. Oczywiście już nie gram z tym, z Krystuchą. No niestety nie dało się połączyć. Był cały czas problem z połączeniem. Niestety ta ekipa jest jakaś niedorobiona jeszcze. Także dopóki tego nie naprawią, to postanowiłem, że no nie będę nagrywał z widzami, no bo to nie ma sensu. Więcej czasu się traci, niż to jest warte, także lepiej się skupić na grze, niż się męczyć z tym dołączaniem i tym podobnie.
jeszcze dużo popełniam błędów, widzę. Masę błędów popełniam w tej grze. Mało kasy dostałem, nie wiem dlaczego. Dobra, sprawdźmy mapę. O, czemu mi tego nie zaliczyło? Jeszcze raz, widzicie, kurde, bo chyba przez przypadek dołączyłem do kogoś i dlatego mi nie zaliczyło gry. No, można się wnerwić, prawda? No i teraz jedziemy samemu już. Weź udział w próbie czasowej z Amy. Może teraz pójdzie mi lepiej, co? Może trochę lepiej. Mi się wydawało, czy Amy miała na tylnej szybie naklejkę Polski. Polskiej flagi, w sensie. Teraz chyba no i normalna teraz cena jest. Oj, jak to trzeba uważać. Czasami ten teleport to nie jest dobry pomysł. Sukces, misja zakończona. Dobra, przejdźmy do następnego, jeszcze mam chwilkę. O, jesteśmy blisko. Dobra, to bujniemy się tam. No to lecimy dalej. Znowu sprint, a ja driftowozem. Kurza twarz. Coś się zniechalo z moim mikrofonem. Jak widzicie, oni też błędy popełniają czasami. Nim na prosty i rzuca masakra totalna. Nie ma jak to przedobrzyć z driftem. Ha 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 ha
proszę nam wygrać. Dziękuj nieszczęściu kierowcy. Spajkiego chyba to był Spajki, nie? Misja zakończona sukcesem. No dobra. Przejdźmy. O, tu mamy kolejne. To od razu się tam przejedziemy. Targamy dalej. Myślę, że teraz ten odcinek lepiej się wam będzie podobał niż poprzedni, bo no widzicie, tylko jedziemy i nic więcej, nie? Żadnych kombinacji i tym podobnie. Zrypał to teraz. Jak oni obijają, no to jest totalna masakra przecież. Oni po prostu nie patrzą na to, że ktoś jedzie koło nich. Ja tego nie rozumiem. Jak ja mam koło nich driftować, skoro oni po zakrętach jadą normalnie? Czyli tak jak pas prowadzi, tak oni jadą, czyli równiuteńko po swoim pasie zamiast driftować. A jak już ja zadriftuję, to oni walą prosto we mnie. Czy to jest normalne? No mi się wydaje, że nie, że tak nie powinno być. No dobra, przejdźmy do kolejnego. Ważne, że się nam udało to przeskoczyć. Przejdźmy do kolejnego, czyli do Manuela, tak? Tak, teraz do Manuela. Nie, teleport, szybciej będzie. I ten, myślę, będzie ostatni. W następnym odcinku przejrzymy sobie kolejne telefony, bo widzę, że trzeba teraz odczytać wiadomości. Przejrzymy sobie to i wtedy już... Przejdź do lokalizacji, no okej. Dude, check this out.
have much to learn, young grasshopper. How did you know I was there, man? I thought you were meditating. I was visualizing. Besides, meditation is about being more present, Spike. I'm drifting off into oblivion. You get plenty of time for that behind the wheel, man, I'm sure. Yeah, I do. What's the point? You don't sit in your comfy ass, Matt, getting present before a race, man. No, you get pumped, blasting tunes or something, man. Okay. Check that out. Okay, so you're halfway there. You know about Ken Block, right? Again with the block, man. Homage for days, son. Dude's got some crazy videos. Gymkhana tubes have over 100 million hits. It's like watching an action movie, except it's real, you know? Yeah, you've probably seen this already, but I always worth checking his latest stuff. I'll text you the link. Yeah, consider it inspiration. And we'll separate the man from the boys. Yeah. Come on. Hold on to that strong grip, son. Tak coś wyczuwam, że w kolejnym odcinku będzie dużo o Kenie Bloku. Bez kółek pomocniczych. Proszę, kolejne trofeum. I na tym ludziska zakończymy. Także dzięki wielkie za oglądalność i do zobaczenia już w następnym odcinku, który pojawić się powinien jutro. Lub postaram się jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Pozdrowionka dla wszystkich. Narka.